Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Różowa staba, różowa optyka, moduł do HP-ków bez dyrektywy. 20 pocisków podstawowych, 18 goldowych, 2 burzaki. To zestaw, z którym do tej bitwy przystąpi nasz dzisiejszy bohater. A naszym dzisiejszym bohaterem jest Geppetto. Z dwururką obecnie jest trochę tak, jak kiedyś miałem z Progetto, czyli dość regularnie mi... Słychać silnik. Dość regularnie mi wysyłacie powtórki z tego pojazdu. A ponieważ ostatnio trochę robiłem materiałów na podstawie swoich bitew i też tych waszych powtórek ostatnio, które bym chciał pokazać na kanale, jest mniej, bo i na poczcie mam tego mniej, no stwierdziłem, że w sumie czemu tej dwururki ponownie na kanale nie pokazać. Ja mam duży sentyment do tego czołgu, bo go po prostu lubię. Zbliża się powoli gdzieś tam okres choinki, zapewne w WOT-cie, podczas którego będziemy starali się zarabiać więcej kredytów, bo jeżeli nic się nie pozmienia w tym roku, to jakieś bonusy do zarabiania kredytów powinny być. Między innymi też gdzieś tam ten nasz śmieszny klanik staramy się rozbudować. Tak, a właściwie już nie rozbudować, tylko robimy sobie rezerwy klanowe. Fakt faktem, jeszcze nie maksymalnego poziomu, no bo mamy na 9 poziomie to ten budynek do tworzenia rezerw, ale tak, żeby osoby, które w tym klanie są, jeżeli będą miały czas podczas choinki grać, to sobie mogły też troszkę więcej kredytów z tego zyskać. Robiłem to w materiale, mówiłem o tym w materiale pogadankowym, że nie jest to klan, który absolutnie niczego nie oczekuje i nic nie oferuje, tak? To jest na zasadzie, że jeżeli sobie gracie sami randomy i tak jesteście bez klanu, to można dołączyć, bo zawsze wtedy parę klocków można do takiego klanu z grania randomów po prostu dorzucić, a jednocześnie też w tym okresie świątecznym skorzystać z bonusów. Nie nastawiamy się na żadne wspólne granie plutonów, granie jakichś klanówek czy czegoś, to jest po prostu tak, że jest sobie, żeby było, więc kto tam by miał ochotę dołączyć od po prostu, żeby być, to wystarczy do mnie napisać PW. Wymagania jedynie są takie, żeby w miarę nie robić szamba na czacie, na randomach i żeby też nie zawracać tyłka współklanowiczom, no bo jeżeli ktoś nie chce grać plutonu, to go do tego nie zmuszać od i tyle. Po nowym roku mam nadzieję, że część osób zostanie, nawet jak nie będzie przez jakiś czas bonusów, bo chciałbym rozbudować ten klan do końca, na tyle, na ile to jest możliwe i potem już regularnie gdzieś tam te rezerwy w stopniu większym czy mniejszym, ale robić. Pozwoliłem sobie na taką dygresję, bo no mamy tutaj losowanie bardzo dobre na szóstki. Nasz bohater też należy pochwalić, że strzela z pocisków podstawowych. Dlaczego zwracam na to uwagę? Bo pokazywałem wam nie aż tak dawno temu dwie bitwy na dwururce w jednym materiale. W tym też tak się złożyło, że jedna z tych bitew była na Berlinie, więc jak widać, no sprzyja tam temu pojazdowi, przynajmniej jeśli chodzi o powtórki, które od was dostaje. Tutaj jest tylko jedna artyleria, co na pewno pomaga też w grze, bo niestety na Berlinie arta potrafi bardzo mocno utrudnić życie w sektorze, na którym tłuką się czołgi ciężkie. Teraz widzimy, wyjeżdżają tutaj przeciwnicy. No i trzeba przyznać, że Berlin dla heavików jest jak najbardziej spoko, natomiast też w ostatnim czasie grałem trochę czy to lightami, czy jakimiś pojazdami bez pancerza i wtedy już Berlin aż taki wesoły nie jest, rzekłbym, że jest mocno irytujący, no ale co zrobić? Jest jak jest. 2-4, nasz bohater stara się teraz przycelować właśnie w tego MX-a, udaje mu się i już Geppetto ma 2500 uszkodzeń zrobionych. 4-4. Podjeżdża IS-2. Problemem oczywiście jest tutaj opuszczenie działa na tego przeciwnika. No też ciekawa kombinacja, całkiem cwana, ważne, że wyszła. To jest jedna z rzeczy, które w tej dwururce mnie irytują. Depresja działa, bo jak wielokrotnie mówiłem, ja lubię czołgi z dobrą depresją. No ale to jest jeden z nielicznych chyba pojazdów z tak samą depresją, które i tak jestem w stanie zaliczyć do grona jednych z takich maszyn, którymi przyjemnie mi się gra i przyjemnie zarabia kredki. No już prawie 3000 uszkodzeń zrobionych, piękny wyjazd bokiem typa 6-4, udaje się go podpalić, ale na nasze nieszczęście typ jeździ na gaśnicy. 3300 zrobione. Miasto jest coraz mocniej dociskane, Geppetto się wycofuje, ale cały czas mądrze gdzieś tam kitrasi te HP-ki, co to na pewno przy takim losowaniu się przyda. Teraz bardzo duże szczęście, że ten nic nie trafił.
ubicie tego pojazdu. 274A, inna nastrzała 8, inny topowy pojazd. Nie wiem, co on teraz kombinuje, czy chce pomóc właśnie w mieście, dlatego się wraca. Tutaj HTC się chyba trochę zagubił w akcji. Czy uda mu się nas przebić? Nie, na szczęście z podstawowych pocisków nie udaje się. Jeszcze 5 APCR-ów. Dobicie teraz tego amerykańskiego Tereka i 4200 uszkodzeń zrobionych. Dojeżdża do nas Churchillek. No Churchill wybitnym pojazdem nie jest. Jeszcze strzela z podstawowych pestek, więc udaje się go odbić. Jeszcze Arta mu robi kuku. Biedny ten Churchill, naprawdę nie będzie miał nic do powiedzenia, a jeszcze jest ogłuszony. Kolejne przebicie, jeszcze sobie fajnie Geppetto ustawia go bokiem, żeby po pierwsze mieć go łatwiej przebić, albo nawet nie wiem co po pierwsze, jednocześnie może sobie go łatwo przebić, po drugie robi z niego też pewną tarczę i utrudnienie dla tej siódmotierowej VZ-y. Ona już na APCR-ach nas przebija, zostaje nam ostatnia zwykła pestka. Dobre losowanie uszkodzeń, 404 i dobicie tego czołgu. Piąty frag zabezpieczony, 5500 uszkodzeń zrobionych. No i teraz przerzucamy się na hity, no bo już podstawowych pestek nie ma. Tak, żeby przypomnieć, podstawowe pestki mają 221 peny, 1150 metrów na sekundę lecą, natomiast hity tylko 820 metrów na sekundę, ale peny mamy do dyspozycji aż 270. Oczywiście przy takim losowaniu to jest aż nadto. Teraz jeszcze pytanie, czy uda się odjechać tak, żeby od tego Astrona nie zebrać w tyłek. Wiemy, że Astron ma magazynek, faktem 4 sekundy przeładowania pomiędzy pestkami, no ale my też tych HP-ków zbyt dużo nie mamy. Udaje się to. Wrogi Tedek chiński jest gdzieś tam w rogu. Ma problem, bo dwie nasze ósemki się nim zajmują. ISU go właśnie odesłało do garażu. Tutaj, nie wiem, czy 274 nie chciał, żeby nasz bohater pojechał samemu. No fakt faktem, ta bitwa wciąż nie jest wygrana. Zobaczcie, no jest losowanie na szóste tiery, bardzo dobre, a jest już bitwa, która trwa 7 minut i jest to przede wszystkim bitwa wyrównana 11 do 11. Takie wyniki dzisiaj zbyt często się nie zdarzają. A nawet jeżeli gracie często ósemkami i w końcu was rzuci na te szóstki, to nie wiem jak u was, ale u mnie w większości jak już te szóstki da, to te bitwy są albo 15-3, bo człowiek się szybko przejedzie po drużynie przeciwnej i nawet się nie nacieszy tym, że ma tak, że ma niższe tiery, bo moment jest po bitwie i nawet nie bardzo jest kiedy w nich postrzelać. A nieraz jest 3-15 i mimo, że mamy szóstki, to nasza drużyna się tak szybko poskłada, że potem wyjeżdża cała banda tych nawet niższych tierów i dziobią nas jak kurczaki, my nie możemy nic absolutnie zrobić i też nieraz człowiek czeka parę godzin na taki matchmaking, dostanie, cieszy się, mówi, o fajnie, w końcu szóstki, może coś sobie zagram, a się okazuje, tak się zgina dziób pingwina i oj. Więc tym bardziej należy się cieszyć taką bitwą, jaką ma nasz dzisiejszy bohater. Trzy pojazdy plus artyleria, właściwie cztery pojazdy wroga, u nas dokładnie to samo, właściwie to po dwa czołgi, po jednym TDK-u i po arciosce. ISU osamotniony teraz jedzie po M44, ale tam też Basotto po niego jedzie. Wiadomo, że ISU ma pierdyknięcie, ale jak strzeli, to długo będzie ładował i będzie też bezbronny w tym czasie. Zobaczymy, jak to się potoczy. 274A za stronę, Astron bardzo dużo hapsów jeszcze. T29 również dużo HP-ków. Pytanie, czy na tym otwartym pulu uda się jakąś pestkę w niego trafić. On się od nas odbił. Aj, szkoda, że to nie było skupione do końca. Mam wrażenie, że tutaj było strzelane już po prostu szybciej, bo chyba bohater się bał, że ten T29 już zjedzie za chwilę. A jednak można było chwilę poczekać, no ale trudno. My to wiemy teraz, po obejrzeniu, na spokojnie. Podczas bitwy jednak dochodzą nerwy. A zwłaszcza, że mamy tu już 5,5 tysiąca uszkodzeń zrobionych, to jest naprawdę bardzo, bardzo solidny wynik już jak na 8 tier z potencjałem na podbicie jeszcze, przecież patrząc po tym ile jest czołgów i ile mają HP-ków. 274A ciągle żyje, więc tutaj brawo dla niego, że z tym Astronem sobie radzi. Nie wiadomo, czy Astron jest na przeładowaniu, czy o co tu chodzi. O, już jest wymiana, więc Astron na pewno pestki ma. Jedną na pewno zużył. Dajemy pestkę w Astrona. No i co? I Astron chyba jest na przeładowaniu, moi drodzy. I dobicie teraz pięknie. 6000 uszkodzeń przekroczone, 6 fragów, specjalista zabezpieczony, ale niestety
obiekt 274A pada łupem T29 i nasz bohater Geppetto zostaje w tym momencie na T29 i na Basotto, czyli jest osamotniony. Oczywiście wiadomo, on jest tier wyżej, no ale jednak, jeżeli te dwa pojazdy wyjadą z różnych stron, no to nie będzie się tak łatwo ustawić, żeby sobie w tej sytuacji jakoś poradzić. Zobaczymy, co zrobi Geppetto. Wjazd tutaj do dziury. Z jednej strony spoko, bo jesteśmy schowani. Z drugiej, mając tylko 5 stopni depresji, no wyjechanie stamtąd i oddawanie strzałów nie będzie takie proste. Jeszcze 5 minut do końca bitwy. Już bitwa trwa ponad 10 minut. Notujcie, rzadko się to zdarza. No i tutaj właśnie wychylanie się, próba wyspotowania tych wrogich czołgów, ale na razie nieudana. My też nie dostaliśmy żarówki, jeszcze 4 minuty. Widzimy, nasz bohater ma dwie odznaki biegłości na lufie, więc na pewno w dobrym stopniu ogarnia tę maszynę. I pewnie ją też lubi. Chociaż ja mam pojazdy, na których mam dwie odznaki biegłości, ich nie lubię. Dobra, cofam to. Ale wydaje mi się, że dwururka raczej da się lubić. Mało jest chyba osób, które... Znaczy, patrząc po komentarzach na YouTubie, na pewno są ludzie, którzy tej dwururki nie lubią, bo zawsze się tak mówię. Ale wydaje mi się, że jednak ten radziecki czołg premium ma wielu zwolenników. Ktoś jest na bazie. Pytanie teraz, co jest? Basotto jest szóstka i... Ach, to są właśnie hity. To są właśnie hity. Nerwy być może, a może zapomnienie, roztargnienie i tutaj. Tu wszystko potoczyło się, jak mogło się potoczyć źle, tak się potoczyło. Dobrze, że jeszcze ta pestka wpadła. Basotto chyba zapomniał, że nasz bohater... ma drugą pestkę, ale po pierwsze to ciekawy piruet, po drugie ciekawe, że się nie zniszczył. No dobra. Pamiętajcie, hity nie niszczą przeszkód. Burzaki po zmianach już niszczą przeszkody, co jest... Ja cały czas mam problem się tego nauczyć, bo całe życie te burzaki niszczyły przeszkód, ale hity nie. Hity się zatrzymują na pierwszej możliwej przeszkodzie. To nie jest apek, to nie jest serka. Hesze wciąż się chyba zatrzymują też, o ile dobrze pamiętam. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że w burzakach to zmienili, a w heszach nie ruszano. Szczerze? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Tutaj wasza aktywność w komentarzach mile widziana. Dawno nie grałem czymś, co korzysta często z heszy, więc... No i teraz gra nerwów, bo T29 może nas dobić. Jednocześnie ten T29 by chciał pewnie tę bitwę wygrać, ale boi się. Z drugiej strony to jest też taka dziwna sytuacja, bo T29 na strzał od nas raczej nie zginie, chyba że go podpalimy albo wysadzimy. Więc teoretycznie mógłby przyjąć i na nas wyjechać i nas skończyć. Ale my mamy dwie pestki, więc w tym czasie, jak tutaj dzieli nas dystans, on mógłby dostać i zanim dojedzie, to nasz bohater może już mieć drugą pestkę do dyspozycji. Gra się toczy o wygraną bitwę i ora dla Jawaltersa, bo 7 fragów to już Geppetto ma. Ładnie teraz wykorzystanie sytuacji, no i mamy się nawzajem na strzał, ale to my mamy pestkę załadowaną, T29 jest teraz na przeładowaniu. Nawet jeżeli przeładuje, to tutaj chyba się uda dojrzeć boku. Takie, ach kurde, ale popełnił błąd, a jednocześnie tutaj też sporo farta, bo to nie musiało wejść, ale dobra stabilizacja tego czołgu dała się we znaki na plus. Wygrywamy 15-14, zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem, oczywiście nasz dzisiejszy bohater uzyskał odznakę mistrzowską asa pancernego. Do tego medal Radleya Waltersa, stalowa ściana, duży koliber oraz specjalista. Jeśli chodzi o asystę, nie było jej dużo, bo tylko 172 punkty, ale to nie asysta tutaj się liczy. Liczą się uszkodzenia własne. 7069 uszkodzeń na 8 tierze, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Do tego 8 fragów, wszystko na małej mapie, grane na blisko. Dało naszemu bohaterowi 2073 punkty bazowego expa, magiczna bariera 2000 bazowego expa przekroczona. Geppetto, moje gratulacje, ogrom
jeśli chodzi o przepaść tutaj w uszkodzeniach nad resztą drużyny. Kolejne są ósemki, to jest też warte podkreślenia, bo nie zawsze tak jest. 274A jest drugie, ponad 2000 uszkodzeń ISU, 1500. 29 strzałów oddanych, 24 trafione, 22 z penetracją. Wszystkie uszkodzenia zrobione na blisko, przejechane ponad 3 km, na czysto zarobione prawie 174 tysiące kredytów. Expa wpadł 8086 punktów. Gepetto, moje gratulacje. Fenomenalny wynik uszkodzeń, fenomenalny wynik Expa, znaczy bardzo dobry wynik uszkodzeń, fenomenalny wynik Expa dla mnie, bo 2000 nigdy nie miałem bazowego. Tak, zostawcie naszemu bohaterowi łapkę w górę, dajcie znać z tymi hashami, czy jestem w błędzie, czy też nie, czy hasze przelatują obecnie, czy zostawiono je po staremu i też wszystko te hasze by zjadło. Jeżeli masz ochotę, mój drogi widzu, wesprzeć mnie wirtualną kawą, będzie mi miło, link do tego serwisu jest w opisie. Dziękuję wszystkim osobom, które na taką wirtualną kawę mnie zabrały. Dziękuję moim patronom oraz wszystkim osobom, które nie przewijały reklam, za wasze wsparcie. Jeżeli masz Instagram i masz ochotę dołączyć do mojego Instagrama, będzie mi miło. Dziękuję za poświęcony czas na ten materiał. Widzimy się w kolejnych filmach. Życzę wam miłego dzionka i zdrówka. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Gepetto, jeszcze raz gratki i dzięki za bitewkę.